pieniądze będę pobierał za te psy. Będziecie na tym? Jesteście na kąpie? Tak. Będziemy tak, śpiewać. Na gali, na będziemy kąpie. Śpiewać na kąpie. Cała Polska śpiewa z nami. Wybiera dalej w górę nam. Nawet się nie można ubrać. Kłaniam się. Chciałbym podziękować za tamtego, bo fajnie się to wszystko pokazali. Co wy teraz robicie zamiast oglądać? Nie, czekaj, ja zapowiedź, nie, tak, dobra. Czekaj, ja zapowiadam coś, to będzie jutro, czy co robię? Słuchajcie, ktokolwiek nie oglądał konferencji na żywo, a byli tacy, co mnie bardzo denerwuje, to wchodzić na oficjalny film na Fame i zobaczcie, jak to wszystko pięknie zmontowane wygląda, a działo się. Zobaczcie sobie nagłówki w Wyborczej, co się działo. Pozdro. Nie ma Sergiusz. No nie wiem. Jest ekipa. Siema Fame. Idziemy na relaksik, bo z panami, no to kurde, ciężko z tym drewnem rozpalić jakiś ogień. No ale co, no będzie relaksik na konferencjach, będzie relaksik na walce, no i raz, dwa, trzy i do spania. Cześć. Siema. Uwaga, mam imię proszę. Okej, to jest jakby... No tak bym miał sobie rękę odczuć, co prawda, bo jest prosto. Prawa, pewnie? Tak? Już liga? To ja spierdolę na razie. Nie, no nie, nie ma chyba speedu, mam nadzieję. Yo. I za 4 dni walka. O! Emocje sięgają zenitu. O ryzyku, że ryzyko jest jakie? Jak zawsze, takie tak, samo. I tak, zawsze to jest standardowe tak. No że można umrzeć, bo to przecież po to robimy. Przyłapanie na gorącym uczynku. Podkradamy tutaj dobra, wodę. Wszystkie stroje masz? Tak. Jak się to chodzi, może dzieci pokażę. Dziwo właśnie emocje nie buzują, bo teraz przepracowane wszystko jest i w głowie, i w mięśniach, i ciężkie sparingi, ciężkie treningi, więc myślę, że teraz będzie zupełnie inaczej ta walka wyglądała niż dwie poprzednie. Szykujcie się do ostrych grzbietów. Jakiego brzuch boli? Boli mnie brzuch, bo dostałem cios od Japczana 4 dni temu, dalej mnie boli. O! Franio! Czy ty się przejąłeś tymi komentarzami, że cię cisną i teraz będziesz stypiarzem na konferencji, czy nie? Jak mu powiesz, żeby znowu zrobił to, co zrobił przed konferencją ostatnią, no to na 100%. Okej. Okay. A co on powiedział z twojego ojca? No bardzo dużo rzeczy. Na przykład? No, że mój ojciec dokonywał aktu oralnego. A takie było? Nie było, tak? Było. Ale nie, już kurwa, że... O, kurwa. Czy było, no, nie wiem, co to teraz. Uszanowanko, żółw. Pozytywnie, nie? Wiadomo, bardzo się cieszę, że się udało, no i mam nadzieję, że wszystko zagra, nie? Zarówno na wadze, jak i w ringu. Najpierw na wadze, a potem w ringu. Elo mordy. Chłopaki teraz ją pocują. Zombie! Pana, czy wygrałeś? Wygrałeś PlayStation? Proszę pana! Sarius, idę po ciebie, kurwa! Dzień dobry, jestem Wojtek z Rola Wiesner. Mam pytanie do pana Jacka. Co jest, kurwa? Moi drodzy, maszyna losująca, która pojawiła się jako jedna z innowacji dzisiejszej konferencji, nie tylko wyłania zwycięzców losowania, ale również generuje całkiem fajne emocje. Dodatkowo do zwycięzców będziemy dzwonić, tak więc prócz nagrody, może ktoś, kto brał udział w losowaniu, będzie to dla niego też fajne, że po prostu włodarze do niego dzwonią z nagrodą. Nie! Gadek tańcuje.
tak, żebym ci trochę przykryła, to jakieś takie tam 2-3 punkty. A co, prysz jakieś ma? Ale taki był, okej? Okay. Czy dojdziemy na skutek? Proszę. Zarządzkę miałem stary. No właśnie, kurwa, i dlatego miałem obawy, dziękuję. Ale są badania. Ale wiesz, że musiałbym cię zruchać w tym oktagonie, żebyś się zaradził zarządzką, durniu jebany. Odpowiesz, kurwa, za te słowa. Odpowiesz i to w kurwo w pierwszej rundzie odpowiesz. Po prostu go rozpierdolę, on się nie wie, on nie wie, co tam będzie się działo po prostu. Tak, tak, właśnie poszukujemy pacjenta, który uciekł ze szpitala psychiatrycznego. Nie wiem, czy go widzieliście gdzieś. Możesz to powtórzyć? Ty boisz się, że... Tak, że Marcin Najman zrobił taki performancik. Syna panu zrobił. Tym tekstem o mamie i gdzieś tam jakiś dać pstryczka, no to wam się kurwa nie udało, bardzo nam się. Normalnie się zestresowałem teraz. Nie wyjeb się w tych laskach, kurwa, będzie taki przypał. Uważam, że jesteś fałszywa. Oczywiście, że jesteś fałszywa. Tak naprawdę powtarzasz cały czas to, co wiesz, co jest nieprawdą. Wygrałeś 50 tysięcy złotych w loterii.